Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Guliasz i w ramach oczekiwań na najnowszego Dooma gramy w Doom 2 Hell on Earth i przy okazji poznajemy przeróżne ciekawostki znanej serii. Zatem zacznijmy od ciekawostki. Spojrzę sobie do mojej ściągi. Kiedy twórcy tworzyli muzykę, inspirowali się z różnymi zespołami rockowymi i metalowymi, takimi jak Slayer, Metallica, Megadeth, Pantera, AC/DC, Alice in Chains czy Black Sabbath. I w pierwszej części muzyka, która gra na poszczególnych poziomach, jest miejscami bardzo podobna do utworów tych zespołów, co niektórzy fani zestawili w formie filmików na YouTube. Jeden z nich podrzucę wam w opisie, albo w anotacji tu. W każdym razie, pierwsza ciekawostka z nami. No nie trafiłem! Zajmijmy się teraz strzelaniem. Czyli to, co wszyscy lubimy najbardziej. Wow! Ha, ha, ha. Ej, ja chcę stąd zejść! Tam coś było fajnego. Nie, to nie jest fajne. Czyżby sekret? Okej. Ej! Co znowu? Jak mnie ściął? Człowiek robi sobie trochę przerwy i wychodzi z wprawy. Do góry poproszę. Halo? Okej. I teraz do góry poproszę. Tu było parę. Tu mamy imba i drzwi na czerwoną kartę. Sobie zapiszę, bo czemu nie? Idziemy na dół. Ktoś tu po lewej jest? Nie. Ostatnio spadłem tutaj i... on nie jest taki twardy. Ja się bałem, że on jest jakiś duchoksłany i panikowałem ostatnio. W każdym razie muszę uważać, jak będę... A, nie mam amunicji. Coś jeszcze nie. Ale tam się zaraz pojawi Revenant. Dobra, wystarczyło. Save game. Game saved. Żebym znowu nie żałował tego, że spadnę. Co mnie? Szkoda mu nic. No. Powoli. God damn it, serio? Dobra, musimy się rozpędzić. Nie ten guzik. Oj. Jest, co się dzieje? Dobra, mamy to. Zdrowie mamy full. I wracamy. Cyk, cyk, cyk. Ciekawe, czy mnie coś zaskoczy po drodze z powrotem. No! Do góry. Hehe, się czai. Kiedy to się otworzyło? Nawet nie wiem, jak to zrobiłem. Chyba, że to po prostu tak miało być. Save, poproszę. Częste save'y powodem do życia. Nieważne. Wow, wow, wow. Trochę ich tu jest. Hehe, nie. Czy coś tu jeszcze ciekawego? Nie. Weźmiemy sobie tylko... Czy? Ja mamy 10. O, mnie to ratuje? Nic nie widzę. Ale chyba nic tam nie ma. Chodź tu! Panem go przez ścianę?
się sam zdziwiłem. Wolę zapisać. Bo wygląda obszernie. Haha! Teleport. Zaraz do niego wejdziemy. Najpierw tu eksplorujemy. Proszę bardzo, jest guzik. Słyszę demona. O! Oj! I oni teraz będą wychodzić! Nie! No! A! Aha, oni poprzechodzili ze środka, dobra. Nieważne. Dobra, tam są... Tam są te drzwi. Teraz jak je... Stąd przyszedłem. Poznaję po trupach. Okej... Okay. Jestem na środku. Co teraz? O, jest guzik. Otworzy się? Otwarz. I cyk, cyk, cyk. Jip. Jip. I mamy to. O, jednak były jakieś sekrety. 33% pewnie jeden z trzech znalazłem. You have entered deeply into the infested airport. Nie, starport. But something is wrong. The monsters have brought their own reality with them. And the starport's technology is being subverted by their presence. Ahead you see an outpost of hell, a fortified zone. You can... If you can get past it, you can penetrate into the haunted heart of the starbase and find the controlling switch which holds Earth's population hostage. Mhm. Okej. Okay. Kto mi tu przyszedł? What tu jest? Czy innymi słowy można powiedzieć... Co tu do... What the fuck? Nie, nie, nie. Ja tu widzę, że trzeba się z tym obchodzić agresywnie. Czyli mam rozumieć, że... Tak jakby ukończyliśmy pierwszy ten... Częściowy niewidzialność. Tak jakby ukończyliśmy pierwszy ten... Epizod. Wszystko się tu zmieni... Serio? Jak można? Od razu na wejście trzaskać mi takimi rzeczami. No, ale zaczynam. Ajajaj. Chyba wczytam grę, bo... Nie mam niczego. W tym momencie. Okej. Okay. Niewidzialność. Oj. Niosę rakietę. Czy mi się skończyła amunicja? Ała! Spoko, spoko. Dydyn. Teraz wyjdą te. Cholera. Jak ja mam wziąć na tą broń? Nie, nie ma sensu. Wczytuję grę. Ale serio? Nie miałem autosave'a? Dobra, zrobimy to... Spróbujemy to zrobić na szybko. Bawi mi się w... Bawi mi się w speedruny. Raczej kiepsko by mi poszło. Dobra, to znamy. To znamy. 6.
Ja myślałem, że jest autozapis na, po zakończeniu poziomu. Jebut, jedziemy. Ile tylko trzeba w nich wtrzaskać? Serio. Dobra. Oszczędzę sobie. Pozbieram rakiety i oszczędzę sobie plazmagana. Do czegoś na te pająki. Okej, okay. Jeden z głowy. Cyk. Chyba będzie następny. Jak mnie zobaczył? Jakim cudem? Jestem częściowo niewidzialny. Holender. Dobra. Ile mam jeszcze? 232. Łe! Nie starczy. Tam są. I ostatni. No! I tak leż. A ja sobie tu pozbieram. Berserk. I co? Co mi daje Berserk? Słucham. Co my tu mamy? Energy Cell. Aha, dobra. Energy Cell. Zbieramy, pozbieramy. Wszystko co tu jest. Nigdy nie wiadomo co się przyda. Jeszcze jeden Energy Cell. Amunicja, rakieta. I Energy Cell. I chyba obiegłem dookoła. Tak. Hej, hej, hej. Okej. Nie, to na nie popatrzyło. A, czyli to była taka jakby walka z bossem, tak? Skoro tak, to tutaj jest dobry moment na drugą ciekawostkę. Pozostajemy w tematyce muzyki w grze. Chodzi o to, że wiele zespołów swego czasu w jakiś sposób uczciło twórczość id Software poprzez umieszczanie jakichś odniesień w swoich piosenkach. Wśród tych zespołów znalazły się The Smashing Pumpkins, Warbringer, Hexen, a wśród ciekawostek gitarzysta jednego z zespołów, konkretnie Manny Charlton, chyba to dobrze czytam, gitarzysta zespołu Nazareth, przesłał twórcom niezatytułowany utwór z dopiskiem, tłumaczenie własne, dla wszystkich z ID, którzy stworzyli najlepszą grę po tej stronie piekła. Skopcie przy tym parę demonich tyłków. Taki miły prezencik. A ja... Quick save. I spróbujmy przejść jeszcze kawałeczek. A nie, myślałem, że są niewidzialne. Macierz, grajcie! Wszystko! O kolei! Dla ciebie też mamy. I dla ciebie. And for you! And for you! And for you! Starczy mi ołowiu dla wszystkich. Rakiety. To lepiej się uzbroję w rakiety. Chyba, że nie muszę. Rocket launcher. Nie. Nie muszę. Ale rakiety mi byłoby szybciej. Coś wcisnąłem! Też coś wcisnąłem. A co to robi? O! Okej. Okay. Jak ja mam to... Mam rozumieć, że to się otwiera na chwilę, jak ja tam to wcisnę. Co to za mapa? Tricks and Traps.
No to już widzę, że nie lubię tej mapy. O, kakademon. Nie ma się z wami co pierdzielić. Gdybym jeszcze trafiał. Co tu jest? Energy są tak. Sugerują, żebym walił tym. Cokolwiek się teraz stanie. You got the plasma gun. Po prostu mi dali broń. A nic mi nie sugerowali. Dobra. Tu byłem. Zobaczmy tu. Będę często robił save'y tutaj. Okej. Czyli coś jeszcze. Puśćcie mnie! Puśćcie mnie! No super! Cały ja. Cicha. Nie chcę tak kończyć odcinka, sorry. Okej. Czy tu coś się otwiera, dzieje? Nie. Hej, ale podpucha. Aha, tam się pojawia, tak? Nie. Czyli jednak to była podpucha. Perfidna i złowieszcza. I co teraz? Ale satysfakcja. Tu będę potrzebował klucza, tak? Nie. To jest guzik. Co się otworzyłem? I stąd nie wyjdę. No nie. Serio? What just happened? Okej. Też ich jest. O, to są ci! I czemu ich jest tu tak dużo? Co, od tyłu? Pewnie. Dobra, to ja tu na was poczekam. Bring it on! Tak, strzelajcie w siebie, dobrze. Mniej roboty dla mnie. Boże, jakie to twarde. Teraz się biją ze sobą. Uderzyłeś mnie, nie, wcale nie. Dobra, już przestaliście? To ja teraz dokończę to, co zostało. Wow! Co mnie tu zza rogu? O, jeszcze trochę ich tu jest. Czy to wszyscy? Tak myślę. A, tu nietykalności są! Jeszcze super życie, no to se mogłem. Tylko, że ja to cholery nic nie widzę. Kluczek jakiś. Żółty. Wsadziłem palca w oka. Dobra, nawet nie wiem, co tu się otworzyło. Tylko, że myślę, że zdobyłem czaszkę. Nie mogę wejść do tego czy tego. To jest czerwone, czyli tu mogę wejść. Oj! Skąd się tu wziął, panie? Dobra, blogu. Masz! Nie będziesz mi tu, od tyłu.
Okej. Coś czerwonego nam się mryga. A tu? Nie ma nic. A tu? Też nie ma nic. Dobre zagranie. Prawie się dałem nabić. To jest klucz. Pewnie zacznie mi... Zaraz mi się zacznie coś otwierać. Ile mam omnicy tego? Niedobrze. O, właśnie. Oczywiście, gdzie spadłem? Aha! Takie rzeczy. To ja muszę, to ja się muszę pośpieszyć, żeby ich rozwalić. Nie. Myślę, że tymi cwaniaczkami zajmiemy się w następnym odcinku. Ja wam w międzyczasie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia w następnym epizodzie. Doomfire on Earth. Czekamy na zagładę. Zagładę! Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.